Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i mam dzisiaj dla Was informacje dotyczące premiery Total War Warhammera, jak i tego, jaka jest czwarta frakcja w grze. Mianowicie, może nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale jak zaraz się dowiecie, są to Skaweni. Gra dostępna będzie 28 września, czyli jeszcze w tym roku, tuż po wakacjach, czyli za około 3 miesiące. Cena niestety będzie wynosiła aż 60 euro, także jest to naprawdę no, dosyć dużo. To jest po prostu, jak gdybyśmy dostali zupełnie nową grę z serii Total War i musieli sobie ją kupić od nowa. Dla osób, które wezmą i kupią ją w przedsprzedaży w tym momencie, dostajemy, zapowiedziane jest to, że te osoby, które zrobią teraz przedsprzedaż, dostaną za darmo rasę, która ma zostać wydana jeszcze do Total War Warhammera 1 w tym roku, tuż przed premierą jeszcze właśnie Total War Warhammera 2. Nie wiemy, co to jest za rasa, nie wiemy, kiedy się pojawi, na pewno nie będą to Skaweni, ponieważ Skaweni są główną czwartą rasą w Total War Warhammerze 2. A skąd to wiem, to zaraz się dowiecie. Czy polecam przedsprzedaż w tym momencie? Nie, ponieważ bierzemy i dostajemy kota w worku. Prawdopodobnie dla osób, które wezmą i zakupią sobie u nas wersję pudełkową, również nie będziemy jakoś tam strasznie, czy tam specjalnie może pokrzywdzeni. Chociaż, czy ja wiem. Z jednej strony fajnie by było dostać faktycznie za darmo tą całą rasę do pierwszego Total War Warhammera za free, ale z drugiej strony, no niestety tak nie będzie prawdopodobnie, ponieważ no, cena jest no, piekielnie droga, to jest 260 zł w przeliczeniu na nasze, także jeżeli ktoś naprawdę nie jest fanem, tak jak ja, to no, radzę sobie odpuścić i zakupić gdzieś u nas w jakiejś hurtowni po prostu, czy tam w sklepie z grami. Prawdopodobnie już niedługo będzie dostępna po prostu jak gdyby na wyprzedażach, znaczy na wyprzedażach, po prostu będzie dostępna jak gdyby w przedsprzedaży do zamówienia i również pewnie będzie jakiegoś tam rodzaju promocja czy coś takiego z tym związanego. Jeżeli zrobię jakiś research i pokażą się jakieś informacje, to zresztą Wam o tym pokażę. Teraz dalej, aha właśnie, tutaj jeszcze pod tymi wszystkimi pojawiły się jak gdyby takie małe cutscenki związane z bitwą. Tutaj na przykład możecie zobaczyć Wielkiego Feniksa, czy też to jest chyba jakaś specjalna umiejętność w ogóle, o ile się nie mylę, jednego z jakichś lordów, wysokich elfów, także dosyć fajnie to wygląda. I cóż, przechodzimy sobie do newsów. Tutaj mamy oczywiście newsy. Pierwsza mamy gameplay. Może Wam pokażę ten kawałek tego gameplayu. To jest jak gdyby tylko i wyłącznie takie, nie wiem, demo technologiczne. To tak naprawdę nie jest gameplay. Gameplay pojawi się pewnie w następnym tygodniu albo dopiero w tym tygodniu. Prawdopodobnie w czwartek albo w piątek, ponieważ wtedy jest tak naprawdę standardowy czas, w którym po prostu na Total War są wstawiane jak gdyby materiały. Na dodatek również embargo ponoć ma zostać zniesione w czwartek z materiałów z Total War Warhammera 2. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Bezpośrednia transmisja z Total War Warhammera 2 właśnie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek. Nie jestem pewien o której godzinie, ale się odbędzie na E3. Jeżeli chcecie, to Twitch z E3 oficjalny w ten czwartek możecie okupować albo sobie sprawdzić po prostu gdzieś na internecie jak gdyby właśnie listę. Ja już nie pamiętam o której godzinie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to niech napisze, to po prostu wstawię gdzieś tam w komentarzach. Także jak możecie, można sobie tą ograć bitwę na E3, ale skoro oglądacie mój kanał, to prawdopodobnie żadna osoba nie jest na E3. A jeżeli ktoś jest, to może nas pozdrowić z targów, także
Ale wątpię. Dalej oczywiście mamy Total War Warhammera 2, mamy goldową edycję. Goldowa edycja zawiera tutaj jakieś różnego rodzaju bibelotki. Jeżeli ktoś lubi mieć jakąś pamiątkę związaną z grą, tutaj jest jakieś chyba USB w ogóle, które wygląda tak dosyć ciekawie. Mamy również mapę świata, mamy również album, o ile się nie mylę, czy to jest chyba jakiś tam z jakimiś skinsami, artbook. Także jeżeli ktoś lubi tego rodzaju bajery, to może oczywiście wziąć i sobie zakupić. I tutaj jak widzicie również jest dosyć ciekawa sprawa, mianowicie tutaj jest jak gdyby taka książeczka. Na tej książeczce ogólnie rzecz biorąc jest brane i jest pokazane jak gdyby cztery takie osobne emblematy, są to cztery jak gdyby herby. Czterech ras, jeden jest zasłonięty, ponieważ przysłania on czwartą rasę. Natomiast po przybliżeniu bardzo dużym można tutaj zobaczyć jak gdyby kawałek pysku szczura, dosłownie. Więc to jest jak gdyby już oficjalnie potwierdzone, jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek złudzenia, że to na przykład Tomb Knightsi będą czwartą rasą główną w Total War Warhammerze, to jest to totalna bzdura. Zostało to już teraz obalone. Gdzieś widziałem nawet grafiki, które brały i pokazywały po prostu jak gdyby ten obraz dodatkowo, bez jak gdyby właśnie tego tutaj emblematu. Został on niby gdzieś tam pokazany właśnie osobno, także no jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości co do czwartej rasy, to już nie ma. Będą to skaweni, czyli szczuroludzie. I cóż, co tutaj jeszcze jest? Aha, właśnie. I tutaj mamy również napisane, że wszyscy, którzy wezmą i teraz sobie zaadoptują wcześniej w przedsprzedaży właśnie Total War Warhammera 2, otrzymają sobie nowy Race Pack DLC for Warhammer 1 for free, czyli za friko dostaniemy DLC-ka z Race Packiem dla jedynki. Czy to jest opłacalne w tym momencie? Race Pack tak naprawdę kosztuje, o ile dobrze pamiętam, jeżeli wychodzi taki dosyć większy albo dosyć ciekawszy, to nawet z promocjami zazwyczaj na start jest to około, nie wiem, 20 euro, 19 euro, 17, 14 euro. Natomiast gra w tym momencie kosztuje 60 euro. Jeżeli sobie odliczymy, to tak naprawdę mamy grę za ile? Za 40 euro, ale no dostajemy niby tam to za free. Tylko że tak naprawdę kupujemy w tym momencie kota w worku. Ja naprawdę jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do tego, żeby sobie kupywać od razu już tego Total War Warhammera 2. Może poczekajmy, może zobaczmy, może gdzieś będą jakieś ciekawe ceny. Jeżeli uda mi się jakieś ciekawe ceny znaleźć, to również je polecę, bo no nie chcę, żebyście po prostu się czasem wpakowali w jakąś kawałę i sobie zakupili przed sprzedaży Total War Warhammera 2, a potem na przykład dostaniemy, nie wiem, małą telię jako dodatkową rasę dla pierwszego Warhammera. No bo nie wiem tak naprawdę, co mogą dać. Po ostatniej ilości informacji dotyczącej jedynki, tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia już, co będzie tym Free LC, co będzie dodatkową jak gdyby paczką, czy to będzie właśnie, znaczy no nie, teraz już zostało potwierdzone, że to będzie DLC, czyli będzie trzeba je sobie zakupić. Więc co będzie dodatkowym DLC do pierwszego Warhammera i czy będzie cokolwiek na start do drugiego Warhammera, jak gdyby jako dodatek. No nie wiem, tutaj to już jest totalnie dla mnie rozwalający umysł. Także ilość informacji jest dosyć ciekawa i dosyć myląca. Jeżeli chcecie jakiekolwiek informacje dodatkowe, to musicie sobie niestety się pofatygować, wejść sobie na Steama, wejść sobie w Total War Warhammera 2 i teraz tutaj sobie po prostu poczytać różnego rodzaju informacje. Ja się z wami żegnam, jest już późno, kładę się spać. I dzięki wam za uwagę, do usłyszenia już niedługo w następnych materiałach, ponieważ no pewnie będę robił jakiegoś rodzaju właśnie materiały dotyczące dwójki, jeżeli tylko i wyłącznie coś się pojawi. Także jak wspomniałem, w czwartek, ten czwartek 15 czerwca będzie pewnie bezpośrednia transmisja Z3, pooglądajcie sobie, jeżeli macie ochotę, a jeżeli nie, no to trudno. To i tak dostaniecie pewnie wszystkie informacje jak na talerzu wyłożone na moim kanale. Także cóż, dzięki za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia już niedługo, jak wspomniałem. Także cześć.